Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Widzów w telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maria witamy i pozdrawiamy z Katedry Warszawskiej, gdzie jak co miesiąc, każdego 10 dnia miesiąca sprawowana jest Eucharystia w intencji Ojczyzna, także za tych wszystkich, którzy 10 kwietnia 2010 roku zginęli w katastrofie smoleńskiej. Zapraszamy dzisiaj do wspólnej modlitwy całą rodzinę Radia Maria, a mszy świętej przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz prałat Bogdan Bartołd, proboszcz parafii archikatedralnej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Dziś obchodzimy święto Chrztu Pańskiego. Chrzest, którego udzielał Jan Chrzciciel w wodach Jordanu, był zapowiedzią tego chrztu, którym zostaliśmy ochrzczeni. Chrzest Jana był owocem chrztu pokuty. Przyjmując ten chrzest, ludzie wyznawali swoje grzechy i błagali Boga o miłosierdzie. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia, mówił Jan Chrzciciel, lecz ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. To my właśnie zostaliśmy ochrzczeni Duchem Świętym i ogniem, ogniem Bożej miłości do człowieka, ogniem, który oczyścił nas z naszych grzechów i jeszcze więcej, uczynił nas dziećmi Bożymi, uczestnikami Bożej natury. I dlatego dziś jako dzieci Boże do naszego najlepszego Ojca, który jest w niebie, zanosimy modlitwę za świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonkę Marię, prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i wszystkich, którzy oddali swoje życie w służbie Ojczyzny tego pamiętnego 10 kwietnia 2010 roku. Z tą modlitwą łączy się dzisiaj modlitwa za nas, o łaskę odwagi w dochodzeniu do prawdy i do życia w prawdzie,
o to, abyśmy nie dali się zniewolić przez powtarzane kłamstwa, a także o dar odwagi dla nas w dawaniu świadectwa wierności Chrystusowi i Kościołowi. Prosimy miłosiernego Boga, aby błogosławił naszej Ojczyźnie. Prosimy o potrzebne dary dla narodu polskiego w tym trudnym czasie pandemii. A o to wszystko prosimy za przyczyną Najświętszej Marii Panny, Matki naszej Królowej Polski oraz za wstawiennictwem naszych świętych patronów. Witam bardzo serdecznie w pierwszej kolejności rodziny i bliskich ofiar katastrofy smoleńskiej. Witam przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. Witam bardzo serdecznie przedstawicieli polskiego rządu na czele z panem premierem Mateuszem Morawieckim. Witam państwa ministrów i parlamentarzystów. Witam naszych przyjaciół górników ze Śląska z kopalni Mysłowice Wesoła. Witam delegację leśników z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie z panem dyrektorem generalnym Andrzejem Koniecznym na czele. Witam poczty sztandarowe Archikonfraternii Literackiej z Warszawy, Komitetu Katyńskiego, Konfederacji Polski Niepodległej, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z Lublina. Witam serdecznie poczty sztandarowe Komendy Głównej Policji, Służby Ochrony Państwa oraz poczet sztandarowy Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Bardzo serdecznie witam wszystkich uczestników naszej Eucharystii, którzy łączą się z nami dzięki transmisjom telewizyjnym i radiowym, a nasze uroczystości transmitują Telewizja Trwam, Radio Maryja, Telewizja Polska, Telewizja Polonia. Witam naszych artystów, pana Piotra Rachonia, naszego mistrza organów, panią profesor Agatę Sapiechę, muzyka, panią Halinę Łabonarską, aktorkę i pana Jerzego Zelnika, również aktora. Serdecznie witam. Witam również wszystkich kapłanów. Dzisiaj pozwólcie, że w sposób szczególny wymienię jednego z kapłanów, ojca Gabriela Bartoszewskiego, laureata Diamentowego Feniksa 2020 roku, postulatora w wielu ważnych procesach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych. Tak jak o nim zostało napisane, ojcze, postać niepowtarzalną, wzór zakonnika i człowieka uparcie dążącego do świętości przez ciężką, bezinteresowną pracę i miłość do człowieka na podobieństwo pierwszych chrześcijan i mnichów, który od początku, moi drodzy, modli się razem z nami za ofiary katastrofy smoleńskiej. Witamy i dziękujemy. I was, moi kochani, witam tutaj zgromadzonych w katedrze warszawskiej, mieszkańców stolicy, z pozostałych miejscowości w Polsce, a także z zagranicy. Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy, żeby nasza modlitwa była miła Panu Bogu. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, słabości i zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała. Wszechmogący, wieczny Boże, po chrzcie w Jordanie uroczyście ogłosiłeś, że Chrystus, na którego stąpił Duch Święty, jest Twoim umiłowanym Synem. Spraw, abyśmy jako Twoje przybrane dzieci odrodzone z wody i Ducha Świętego zawsze żyły w Twojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan. Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie, dalejże. Kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie uszu i przyjdźcie do mnie, posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze, niezawodne są łaski dla Dawida. Oto ustanowiłem go świadkiem dla ludów wodzem i rozkazodawcą. Oto zawezwiesz naród, którego nie znasz, i ci, którzy Cię nie znają, przybiegną do Ciebie ze względu na Pana, Twojego Boga, przez wzgląd na świętego Izraela, bo On Ci dodał chwały. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten nad nim się zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają,
dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocnie, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Oto słowo Boże. Będziecie czerpać ze zdroju zbawienia. Będziecie czerpać ze zdroju zbawienia. Oto Bóg jest moim zbawieniem, Jemu zaufam i bać się nie będę. Pan jest moją pieśnią i mocą, i On stał się moim zbawieniem. Będziecie czerpać ze strojów zbawienia. Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę ze strojów zbawienia. Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia. Ukażcie narodom Jego dzieła, przypominajcie, że Jego imię jest chwalebne. Będziecie czerpać ze strojów zbawienia. Śpiewajcie Panu, bo czynów wspaniałych dokonał i cała ziemia niech o tym się dowie. Wznoś okrzyki i wołaj radośnie, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest wśród Ciebie święty Izraela. Będziecie czerpać ze strojów zbawienia. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Najmilsi, każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził. I każdy miłujący tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania. Albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań. A przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew i ducha. Nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą. Trzej bowiem dają świadectwo: duch, woda i krew. A ci trzej w jedno się łączą. Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi, to świadectwo Boże więcej znaczy, ponieważ jest to świadectwo Boga, które dał o swoim Synu. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja.
Jan zobaczył podchodzącemu ku niemu Jezusa i rzekł do niego: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jan Chrzciciel tak głosił: idzie za mną mocniejszy ode mnie, a nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak głębice stępującego na niego. A z nieba odezwał się głos: ty jesteś moim synem umiłowanym, w tobie mam upodobanie. Oto słowo Pańskie. To dzisiejsze święto Chrztu Pańskiego kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Jako uczniowie Pana Jezusa bardzo szybko przenosimy się z obecności przy żłóbku betlejemskim do początków publicznej działalności Pana Jezusa. Może dzisiaj sobie zadajemy to pytanie: dlaczego Pan Jezus przyjął chrzest z rąk świętego Jana? Bo Jezus Chrystus przyszedł na świat, żeby zbawić grzeszników. Przyjmując chrzest od świętego Jana, Pan Jezus solidaryzuje się z grzesznikami, których przyszedł zbawić. Choć sam jest święty, nie gardzi ich obecnością. W czasie swojej działalności mesjańskiej zostanie nazwany przyjacielem grzeszników i celników. Jezus, biorąc na siebie winy nas wszystkich, upodabnia się do grzesznych i słabych ludzi. A ten gest Pana Jezusa jest nadzieją i otuchą dla nas wszystkich, uwikłanych w słabości, nałogi, uzależnienia. Choćby się wszyscy od nas odwrócili i choćby wszyscy o nas zapomnieli, to na Chrystusa zawsze możemy liczyć. On każdemu daje szansę. Ten chrzest Jezusa w Jordanii oznacza także rozpoczęcie działalności mesjańskiej i uroczystą inaugurację misji. W czasie tej inauguracji Jezus się modli. A odpowiedzią na jego modlitwę jest dar Ducha Świętego w postaci gołębicy. Duch, który stąpił na Jezusa, oznaczał nowe stworzenie i odrodzenie dla ludzi tkwiących w grzechu. Głos Ojca potwierdzał godność Syna. W umiłowanym Synu Bóg stał się nam bliski. Chrzest Jezusa w Jordanie był zapowiedzią i figurą naszego chrztu. Od chwili chrztu mamy prawo mówić do Boga: Abba, Ojcze. Chrzest w większości z nas przyjęliśmy jako niemowlęta w wierze Kościoła i naszych rodziców. Ale Kościół się spodziewa, że gdy dorośniemy, sami osobiście i świadomie przyjmiemy zobowiązania tego sakramentu. Niestety nie wszyscy to czynią. Papież Benedykt XVI powiedział kiedyś: o ile Boże Narodzenie i objawienie Pańskie mają przede wszystkim uczynić nas zdolnymi do widzenia, otworzyć nam oczy i serca na tajemnicę Boga, który przychodzi, aby być z nami, to święto Chrztu Jezusa wprowadza nas w codzienne, osobiste relacje z Nim. Żyjąc zgodnie ze zobowiązaniami przyjętymi na chrzcie, kiedy byliśmy niemowlętami czy dziećmi, mamy kroczyć drogą nieustannego szukania Boga i pokornego posłuszeństwa Jego świętej woli, wyrażonej w przykazaniach.
nie zawsze to podejmujemy. Moi drodzy, dlaczego ludzie denerwują się dzisiaj na Kościół? Może się nieraz zastanawiamy. I chyba odpowiedzią taką jest to, że w Kościele obecny jest Bóg, a Bóg dla niektórych jest nie do przyjęcia. My wiemy, że Kościół ma swoje wady i swoje grzechy. Zdajemy sobie sprawę, że są takie grzechy ludzi Kościoła, które stanowią szczególnie bolesną ranę na obliczu Chrystusa. Ale także niektórzy wychodzący z Niego pytają: proszę księdza, dlaczego się wtrącacie i ciągle przypominacie o życiu nienarodzonych? Dlaczego mówicie o nierozerwalności małżeństwa? Po co mówicie o czystości przedmałżeńskiej? Po co mówicie o rodzinie, że to matka i ojciec i dzieci? Ciągle upominacie się o godność każdego człowieka. My też możemy się zapytać, a dlaczego Europejczycy obrażają się na nas, gdy przypominamy, że 25 grudnia czcimy nic innego, jak tylko narodzenie Jezusa z Nazaretu? Proszę księdza, my mamy już swoje statystyki i badania opinii publicznej. Czy ksiądz sobie zdaje sprawę z tego, że większość ludzi jest za nowoczesnością? Że są badania mówiące, że Kościół jest wsteczny, że to, co mówicie, jest jakimś przeżytkiem, jakimś reliktem średniowiecza? I to już bardzo irytuje. Irytuje to, że ten Kościół ciągle ze swoim nauczaniem wkracza w życie ludzi i nic nie chce poluzować. Ile razy my słyszymy od ludzi: księża, jeśli wy będziecie tak dalej robić i trwać przy nauce Ewangelii, to pamiętajcie, będziecie mieli puste kościoły. Wy przestańcie się wygłupiać z tym dekalogiem i z tą dobrą nowiną. I kiedy słyszę te wypowiedzi, to przypomina mi się słowo, które kiedyś wypowiedział starszy ksiądz, że chyba lepiej byłoby, żeby kościoły były puste, ale żeby był w nich Chrystus i była głoszona prawdziwa Ewangelia, niż miały być tłumy, a wszyscy byliby w jakichś kompromisach bez Boga. Dzisiaj Bóg Ojciec patrzy na swojego Syna. Jest szczęśliwy tym oglądaniem Syna i stworzył ludzi, żeby ludziom powiedzieć: ludzie, to jest mój Syn. Popatrzcie, moi drodzy, w Ewangelii, ileż mamy pięknych fragmentów. Jest Góra Tabor. To jest mój Syn umiłowany. Dzisiaj patrzymy na chrzest Jezusa w Jordanie i Ojciec mówi: to jest mój Syn. To jest mój Syn, wy na Niego patrzcie, a będziecie szczęśliwi. Moi drodzy, kiedy Bóg Ojciec pokazuje nam Syna, to my Go naprawdę zobaczymy. Podkreślam to słowo naprawdę, bo wielu chrześcijan żyje jakąś karykaturą Pana Boga. Ciągle nie widzą piękna Chrystusa, bo może mają za małe serce, żeby to piękno zobaczyć. Ktoś skrzywił kiedyś obraz Chrystusa. Natomiast kiedy się Jezusa zobaczy, to będzie się powtarzać tak, jak to mówili święci: cały świat nie ma dla mnie sensu. Jezus jest dla mnie sensem. Jestem szczęśliwy Jezusem Chrystusem. Niedługo będziemy rozbierać dekoracje naszej bardzo skromnej szopki bożonarodzeniowej. Ale chciałbym w dwóch słowach przynajmniej powiedzieć o jej wymowie. Gdy przyjrzymy się tegorocznej figurze w żłóbku, z łatwością dostrzeżemy, że Maryja trzyma Jezusa, ale nie zatrzymuje Go dla siebie. Jakby podaje Go nam, ludziom, adorującym tę tajemnicę. Gest tak prosty, codzienny, gest młodej mamy, która chce się podzielić swoją radością, nowym życiem w rodzinie. Bo czyż jest większa radość niż radość młodej matki? A popatrzcie na dzieciątko, jakby zobaczyło zbliżającego się człowieka, z uśmiechem noworodka wyciąga ręce, bo dzieci są niezwykle ufne, wyciąga ręce jak tysiąca maluchów na całym świecie. I w tym prostym geście mówi: weź mnie na ręce, zaopiekuj się mną. Cała dekoracja skupia się właśnie na tym momencie, na decyzji człowieka przyjąć Pana Jezusa czy odejść z pustymi rękami. Przyjąć Jezusa i to wszystko, czego nauczał aż do krzyża i zmartwychwstania,
czy odejść bez Ewangelii. I wydaje się, że my stajemy w takim punkcie. Protestujący w ostatnich tygodniach przeciw rodzącemu się życiu też świętowali Boże Narodzenie. Nawet pojawiły się opłatki z piorunem, banery reklamowe z choinką z piorunów. Tam się liczy rozgłos, szum, mącenie, półprawdę. Ta walka na ulicach o prawo do zabijania niewinnych istot ludzkich to przecież jawna kpina z wartości Ewangelii życia. A tak naprawdę chodzi o to jedno proste pytanie. Czy mam odejść z pustymi rękami, odrzucić Boga, czy przeciwnie, wybrać Jezusa, przyjąć Go, ale nie tylko na święta, nie tylko na chwilę, ale na zawsze. Wiecie, jaka jest nasza wartość? Że jesteśmy podobni do Pana Jezusa. Na Jego podobieństwo jesteśmy stworzeni. I cały sens powołania chrześcijańskiego to jest upodobnić się do Chrystusa. Chrześcijaństwo to nie jest religia prawa. To jest religia osoby Chrystusa. Jaki jest sens naszego życia? Żebyśmy tak byli duchowo, że kiedyś na sądzie ostatecznym, kiedy Pan Bóg zapyta, kto ty jesteś, to powinniśmy odpowiedzieć z bliskiej rodziny Pana Jezusa. I wierzę w to mocno, że Bóg wpuści nas do nieba. Moi drodzy, tegoroczne święta i dni po nich następujące przeżywamy w klimacie antychrześcijańskiej rewolucji. Jak zauważył ksiądz profesor Chrostowski, jej bolesny przejaw stanowi zaprogramowany i sterowany przez siły zła licznik apostazji. To jest zadziwiające, jak łatwo i naiwnie niektórzy ochrzczeni odrzucają to, co pochodzi od Boga, idą za podszeptami ideologów, którzy chcą zająć miejsce Boga w życiu człowieka. Obserwując z bólem tę uzurpację, mamy świadomość, że u jej początku znajduje się aroganckie nieposłuszeństwo pierwszych ludzi. Wprawdzie sprzeciw i opór wobec Boga mają bardzo dawny rodowód, ale nie mają żadnej budującej przyszłości dla człowieka. Ten miniony rok, 2020, miał być wielkim świętem, zwłaszcza dla nas Polaków, z dwóch powodów. To miał być rok beatyfikacji prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także rok uroczystych obchodów setnej rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II. Ze względu na pandemię beatyfikacja została przełożona na bliżej nieokreślony czas. Jest to dla nas o tyle trudne i bolesne, że nie mamy wątpliwości, jak bardzo potrzebujemy tej duchowej obecności prymasa tysiąclecia jako błogosławionego w tym trudnym i bolesnym czasie. Wielu z nas jest przekonanych, że duchowa obecność i patronat prymasa, który przeprowadził i uchronił naszą ojczyznę od zniewolenia komunistycznego, byłaby bardzo mocnym i konkretnym wsparciem w obecnie tak trudnej dla nas wszystkich sytuacji. To przecież prymas Wyszyński mówił do nas, że chrześcijanin to ktoś, kto jest podobny do Jezusa. A święty Paweł napisał: żyje już nie ja, żyje we mnie Chrystus. I dzisiaj każdy powinien siebie zapytać, czy ja jestem podobny do Jezusa. Czy tak jak On łamie chleb, czy tak jak On potrafię powiedzieć prawdę ludziom? Czy potrafię tak modlić się jak Jezus? Płakać, głodować, dzielić się chlebem i wreszcie pójść na krzyż, tak jak Jezus Chrystus. Jeśli jestem podobny do Jezusa, to jestem prawdziwym chrześcijaninem, bo to Jezus dał nam godność dzieci Bożych. I przez Niego i w Nim jesteśmy dziećmi jedynego Boga. Dzisiaj w tej mszy świętej, jak każdego 10 miesiąca od ponad 10 lat, modlimy się za naszych braci i siostry,
którzy oddali swoje życie w tej tragedii pod Smoleńskiem, będąc na służbie ojczyzny. I my, modląc się już ponad 10 lat, mamy to wielkie przekonanie, płynące z wiary w zmartwychwstanie, że Bóg dzisiaj, tak jak powiedział do Jezusa będącego nad Jordanem i przyjmującego chrzest, że do nich dzisiaj mówi: jesteście moi umiłowani, już niczego wam nie brakuje. Ofiaruję wam swoją miłość i szczęście, które będą trwać wiecznie, bo was kocham. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pokrzyżowany. Zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. W Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Do miłosiernego Ojca, który nie złamie czci nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku, zanieśmy nasze błagania. Módlmy się za kapłanów, aby w obecnych czasach otwartej walki z Chrystusem i Kościołem byli umocnieni darami Ducha Świętego, strzegli wiary katolickiej oraz poprzez dobry przykład życia prowadzili lud wierny do zbawienia. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych w katastrofie pod Smoleńskiem, przywódców naszego państwa, prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonkę Marię, prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i wszystkie ofiary, aby doświadczyli Bożego miłosierdzia i mogli przebywać z Tobą na wieki. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rodziny, które straciły najbliższych w katastrofie w Smoleńsku, aby miłosierny Zbawiciel obdarzył ich mocą swojej miłości oraz nadziei na spotkanie ze swoimi bliskimi w niebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o łaskę zdrowia i pocieszenie dla wszystkich chorych przebywających w szpitalach i hospicjach,
za samotnych w ich domach, za cierpiących z powodu koronawirusa, a także o błogosławieństwo i siły do pracy dla lekarzy, pielęgniarek i całego personelu medycznego. Niech ich mądrość i talent, które pochodzą od Boga, będą owocnie wykorzystane w służbie drugiemu człowiekowi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych w ostatnim czasie z powodu pandemii. Módlmy się za poległych powstańców styczniowych, których walka w 158 lat temu pozwoliła przechować w następnych pokoleniach pamięć o niepodległej Polsce i po zaborach odbudować państwo, aby Bóg w niebie udzielił im obiecanej nagrody. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za świętej pamięci Jadwigę Kaczyńską w 8. rocznicę śmierci i za wszystkie matki, które wychowały swoich synów i córki w wierności Bogu i w miłości ojczyzny. Niech dobry Bóg wynagrodzi ich trud i cierpienie oraz obdarzy łaską niebieską. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za świętej pamięci Stanisława Krzyżka, pokornego i wiernego obrońcę krzyża, o łaskę zbawienia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, abyśmy umocnieni Słowem i ciałem Chrystusa uczyli się kochać, żyć w prawdzie i dawać świadectwo przynależności do Boga w życiu codziennym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże Ojcze Miłosierdzia, Ty w sakramentach pochylasz się nad ludzką niedolą. Umocnij nas duchem prawdy, abyśmy stali się Twoimi umiłowanymi dziećmi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże nasz Ojcze, przyjmij dary przyniesione ku czczeniu z objawienia się Twojego umiłowanego Syna.
Niech one przemienią się w ofiarę Chrystusa, który zgładził grzechy świata, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pan z wami, w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie przez umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. On jest Słowem Twoim, przez które wszystko stworzyłeś. Jego nam zesłałeś jako Zbawiciela i Odkupiciela, który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego i narodził się z dziewicy. On, spełniając Twoją wolę, nabył dla Ciebie lud święty, gdy wyciągnął swoje ręce na krzyżu, aby śmierć pokonać i objawić moc zmartwychwstania. Dlatego z aniołami, wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia, i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Wspieraj, Boże, swój Kościół na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Kazimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach,
którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem II, błogosławionym księdzem Jerzym i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wezwani zbawiennym nakazem i oświeceni pouczeniem Bożym, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju. To Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Thank you.
sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli jak żyli. Chwała na wysokość. Chwała na wysokość. Wiecznej muzyce i myśleli, co to będzie za dzieci. Chwała na wysokość. Chwała na wysokość. Poznali go Mesjaszem być prawym, narodzonym dzisiaj Panem łaskawym. Chwała na wysokość. Zbawcą już znowu i z całego serca wszyscy kochamy. Chwała na wysokość. Chwała na wysokość. Módlmy się. Posileń świętymi darami pokornie prosimy Cię, najłaskawszy Boże, spraw, abyśmy wiernie słuchając Twojego Syna zasłużyli na nazwę dzieci Bożych i rzeczywiście nimi byli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Z całego serca pragnę podziękować wszystkim, którzy tutaj dzisiaj zgromadzili się w katedrze na modlitwie w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej, jak czynimy to w każdego dziesiątego miesiąca. Dziękuję również tym, którzy za pośrednictwem mediów z nami łączą się duchowo. Dziękuję kapłanom za tę modlitwę wspólną. Oczywiście 10 lutego o godzinie 19 wszystkich zapraszam na mszę świętą w intencji naszych braci i sióstr, którzy służąc Polsce oddali za nią swoje życie. Po mszy świętej bezpośrednio dzisiaj zapraszamy na taki krótki wieczór poetycki poświęcony pamięci pani Katarzyny Łaniewskiej. Pamiętamy jej pełne ekspresji słowa, tą niesamowitą modlitwę, która tutaj przez tyle lat towarzyszyła nam wszystkim. Ona była cząstką z nas, tą cząstką piękną, wspaniałą, która potrafiła ten swój talent użyczać
dla nas wszystkich, abyśmy swój wzrok kierowali ku Panu Bogu. Dlatego też wszystkich po mszy świętej proszę o pozostanie jeszcze w katedrze warszawskiej. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.